Oazowcy przybyli do Jarocina w dużej ilości i świetnie zorganizowani. Stwierdzono niemalże wojskową organizację, gdzie śmiało można wydzielić grupy zwiadowców. Posterunki. Grupy operacyjne. Alleluja, amen, amen, alleluja. Alleluja, alleluja, amen, amen, alleluja. Księża w uniformach po dwóch patrolowali teren. Inni w określonych punktach miasta, odpowiedzialni za dany sektor, odbierali meldunki. Duży procent oazowców został zrobiony na panków. To znaczy stroje, język, wygląd, ksywy nie różnią się od pankowskich. Opieka nad pankami jest widoczna przy tzw. punktach kościelnych. Można przyjąć tezę, że Kościół chce przygotować panków do walki z satanistami. Na szeroką skalę stosowano skinowski model wykorzystania dziewczyn. Te najładniejsze, a zarazem pewne siebie, mające dar nawiązywania kontaktów, pełniły rolę wabiów. Wyróżniano wśród nich bojowniczki, prowadzące ostre tarcia z rozmówcami, tak zwane naiwne, słodkie słówka, słodka buzia.